Monika, dzisiaj przychodzimy do Was z dość sporym bookhaulem. Są tutaj książki, które kupiłam, które dostałam we współpracach, które otrzymałam na święta lub Mikołajki. Bez zbędnego przedłużenia, bo naprawdę tych książek jest dużo, zaczynajmy. Pierwsza książka to Gildia Zabójców, którą otrzymałam w kalendarzu adwentowym od przyjaciółki i ja o tej książce wiem niewiele. Ja też nic nie wiem, więc... Ja tylko wiem, że ona była naprawdę wychwalana i zbierała dobre opinie i że jest to fantastyka. I w sumie mi tyle wystarczy, bo ja jestem z tych osób, które nie bardzo lubią wiedzieć dużo o książce. To ja na odwrót. Ja w sensie nie lubię wiedzieć... Spoilerów nie lubię, ale lubię coś wiedzieć. Ale dobra. Nie, to ja bardzo często mi wystarczy fakt, że to jest jakaś fantastyka, zbiera dobre opinie, ma fajną okładkę i tyle mi wystarczy do szczęścia. Czasami, ja bardzo często nawet nie czytam opisów. O, to ja zawsze czytam. Czasami tylko po prostu jak czytam jakąś recenzję książki, to stwierdzam, dobra, to może być coś dla mnie. Tak było z tym. Ale tak na dobrą sprawę niewiele wiem o książce. No dobra, dawaj, bo... Tak, tak, wiem, miałam nie przedłużać. Kolejna książka to jest Ucieczka z Krainy Czarów. Prawdziwa historia królowej Kier. Czy ja to jest? Oj, nie przeczytam tego. Jakby królowa Kier, Alicja w Krainie Czarów i tyle mi wystarczy do szczęścia. Tak. Ja też jestem bardzo ciekawa tej pozycji i też pewnie kiedyś... To jest generalnie taka dla dzieci też chyba. Tak, to jest taka książka, którą ja mogę w jeden dzień przeczytać. No, ja tak przeczytam, więc to też bym dała radę. Kolejna książka, czyli More Happy Than Not, czyli inaczej, raczej szczęśliwi niż nie. A ja mam, mi się obzdurało, że to będzie bardziej szczęśliwi no, niż powinno nie. Powinno być. Niż nie. I ja ciągle tak to mówię ten tytuł. No, ja ciągle go przekręcam. Kolejne dwie książki są autorstwa jednej z moich ulubionych polskich autorek, czyli... I naszej mamy też. Tak, i naszej mamy, czyli dwie książki Klaudii Bianek. Najcenniejszy podarunek i Gwiazdka pełna życzeń. To jest dylogia świąteczna. To już zaczęłam, mam gdzieś nawet zakładkę. O, jestem na rozdziale drugim. W sensie skończyłam czytać pierwszy rozdział. I to jest Klaudia Bianek, więc jakby co tu wiele mówić. Ja na tym będę ryczeć i to będzie cudowne i tyle. Dobra, to zostawię na później. I książka, której się totalnie nie spodziewałam, czyli Naznaczeni śmiercią Weroniki Roth. I ja czytałam niezgodną i zbuntowaną od tej autorki. Mam też gdzieś na półce Wierną i Wybrańców. Tak, Wybrańców są. Z tym, że ja chyba Wiernej nie przeczytam. Bo ja czytałam całą... Karola! Ja czytałam niezgodną i zbuntowaną z 3 albo 4 lata temu. No to przeczytaj niezgodną, znowu zbuntowaną i potem Wierną. Mi się bardzo to podobało. Wierną zaczęłam, ale to nie był... To był ten moment w moim życiu, że gdy to czytałam, to po prostu ryczałam z tego względu, co tam się działo, z tego względu, co się u mnie działo. I... Ja wiem, o co chodzi. Nie byłam w stanie tego ruszyć, potem o tej książce gdzieś zapomniałam i... W sumie nie wiem, czy chcę kończyć tą serię. Bo nie wiem, czy... bym chciała robić reread tej serii, dlatego że ona mi się podobała 4 lata temu. No tak, a teraz mogę się z tym po prostu męczyć i nie wiem, też mnie do tego po prostu nie ciągnie. A do tego jak najbardziej, tak samo do Wybrańców, bo z tego ponoć co są wiem, bardzo dobre. To tam jest jakby opowiedziana akcja po tym, jak ktoś tam uratował świat, jakaś tak. grupa ludzi, nie? I to jest ciekawe. Jak dla mnie to jest w ogóle, tak, fajne podejście tak. do książki. Że to nie będzie, że wiadomo, przez całą akcję oni tam sobie ratują świat, tylko a na koniec skaniemy akcję, co się dzieje po tym. Bo bardzo często książki dochodzą do tego momentu, że właśnie coś się dzieje i nie mamy tego, co się dzieje po tym. I nie wiem. Więc według mnie to jest bardzo ciekawe. Ona to dostała wybrać ode mnie na urodziny. Tak, było o tym w bookhaulu, do którego gdzieś tam odsyłam. I książka, którą zostawiłam na później, to jest jakby
Ja jako okładkowa sroka po prostu... Ja też po prostu... To jest piękne. Cudowne, okej? Okay? Kirkę. Jeszcze to obwolu, to jest taka śliczna. Ta książka wygląda po prostu cudownie. I ona będzie stała na honorowym miejscu, jak ją przeczytam. Ale w ogóle patrzcie, no patrzcie jak to jest wydane. Jest pięknie, ta wklejka jest śliczna, ta mapa w ogóle, no piękna. My się zachwycałyśmy, to jest pół godziny, jak nie dłużej. Tak. Jak ona to otworzyła. Ja czytałam Achillesa, nie skończyłam go nadal, czytałam go w wakacje. Przerwałam mniej więcej na 20 rozdziale i tamta książka też jest pięknie wydana, ale... Spójrzcie na to. Jest to tylko kilka rzeczy. Tak, jest kilka rzeczy na okładce, które mi nie pasują. Ta jest dlatego zdecydowanie dużo ładniejsza. Ale dobra, lećmy. Dobra, to teraz może ty pokaż coś od siebie. To ja na Mikołajki dostałam narzeczoną. Jest to nowa, nie wiem, w sumie nie wiem ile będzie tego tomów. No ale seria. Seria. Kierkas. Kierkas. No, wiecie... Mają wybę rywalki. Tak. Ja niestety nie podzielam tej miłości. Ja uwielbiam rywalki, więc cieszę się bardzo z narzeczonej. Jestem tego ciekawa, bo to jest książka, o której rzeczywiście nic nie mam, żadnego pojęcia w ogóle nie mam o niej. Nie wiem, o czym to będzie, ale to jest Kierkas. No. Ty ją lubisz, więc... Właśnie, to musi być świetne, a jak nie, to się wkurzę. Dobra, u mnie kolejną książką są... Jest mocniejszy odcień Mandy. Ja to dostałam od Mai. A uwaga, czas na story time. Ktoś mi zjadł moje czekoladki i w ramach przeprosin dostałam książkę i bluzę. Ciesz się, a jeszcze tej bluzy ani razu nie miałaś. Leży i ci ją zabiorę zaraz. Leży ja będę nosiła. Dobra, i teraz będzie 5 książek, które dostałam w spadku. Robiłyśmy z małą porządki w naszych książkach i te, które gdzieś tam średnio nam się podobały, albo ich nie chcemy, to je sprzedałyśmy. A mama oddała mi kilka książek, bo ja je kiedyś chcę przeczytać, więc one będą sobie stały na półce 100 lat i kiedyś się może za nie zabiorę. Ej, ale zobacz, jest plus taki, że jak one już są zniszczone, to możesz je czytać tak, że się nie bać, że im zniszczysz jeszcze bardziej. Mam tutaj 4 książki Dana Browna. Jest to Zaginiony symbol, Anioły i demony. Początek. Mi się podoba mega to, że to jest w obwolucie. Ale w ogóle ta obwoluta jest śliczna. I tutaj też jest. To jest tutaj piękne. Jest. Tak. O, i mi się mega to podoba. Zaraz zepsuję tą miękkość. Tej twojej umiejętności. Ja szczerze nie przypadam i mam Inferno. Ja oglądałam z rzucami ten film, on jest świetny. Ja nie chciałam oglądać, bo wiedziałam, że kiedyś chcę sięgnąć po książkę. Ale mi się i tutaj tak też podoba. Mamy ładne i w ogóle ona jest jakby taka, nie taka szorstka, ona jest jakby... Nie wiem jak to określić, ale jest taka mięciutka. No, mięciutka jest. Trzymaj. Ale ta ładna jest obwoluta, ona jest załóż jeszcze na to, bo ja nie chcę tego zepsuć. A ty nie umiesz. I piąta książka, którą dostałam z parku, jest to... Osiedle Żniw od Mroza. Jeszcze od niego nic nie czytałam, ale chciałabym. Chciałabym Chyłkę też. Tak, ja. Chciałabym Chyłkę, bo moja mama lubi Chyłkę. Moja mama w ogóle lubi Mroza. W ogóle moja mama lubi polskie kryminały. Tak. Więc Bonda i Puzyńska i wszystkie. Tak. To też sobie będzie stało 100 lat. Mogę teraz ja? Tak. No to potem na święta dostałam Zdradzoną. Tak, Zdradzona dobrze mówię. Jak ja się ucieszyłam, bo nie będę musiała czekać, w sensie tak, bo chyba to będzie na pewno trylogia, na pewno będą 3. Ale nie jestem pewna, mogę też kłamać, bo może się okazać, że to jest dylogia. Ale wydaje mi się, że miały być 3. I bardzo się cieszę, bo to jest właśnie drugi tom. Przeczyta pierwszy, od razu weźmie się tak. Za drugi, jeżeli jej się podoba. W ogóle też mi się bardzo podoba, bo zazwyczaj jak z tyłu są opisy, to w tych książkach z tyłu nie ma opisów, tylko są po prostu ładne takie zdjęcia. I one się mega podobają w ogóle te okładki. Ja a opis... ładnie do siebie pasują, tak, nie? One na półce świetnie wyglądają, bo też grzbiety się podoba w ogóle tutaj to jak wyglądają. Jakby w ogóle ja mam wrażenie, że to będzie takie totalnie unpopular opinion, ale mi ludzie na okładkach nie przeszkadzają. Mi też nie, w sensie to zależy, jak są filmowe jakieś. Mi się filmowe zazwyczaj nie podobają, bo no, tak, zazwyczaj tak, ale generalnie mnie to, co wkurza na okładkach, to jak są te naklejki, na przykład, że jest tak. Seria na Netflixie, albo... Mi... Nie, to zależy też, bo na przykład tak, czasami ludzie wyglądają tak... No wiem, wiem, no ja też tak mam, to zależy, ale jest taka... nie ma u mnie czegoś takiego, że jak są ludzie na okładce, to jest nie. Nie, jakby... Dobra, tak, wiem.
Rozgaduję się tu niepotrzebnie. Kolejna książka to już jest ze współpracy ze Fabryką Słów, czyli Malowany Człowiek. Jest to pierwszy tom serii demonicznego cyklu. Demonicznego cyklu. Tak, nie umiałam sobie przypomnieć polskiego określenia. Ja czytałam Pustynnego Księcia, on mi się mega podobał. I jakby Pustynny Książę jest kontynuacją tej serii. Tak? Tak. I w momencie... A Pustynny ile ma jakby części? Dwie. Dwie? Tak. No. Teraz niedługo wyjdzie druga w styczniu. Także no mam nadzieję, że to mi się spodoba. Ja też to już zaczęłam, tylko że zaczęłam to w audiobooku. Z tego co ludzie pisali, to generalnie jest to słabsze niż Pustynny, ale mi się bardzo spodobał świat wykreowany przez autora i chciałabym więcej o nim po prostu przeczytać, bo uważam, że jest to szalenie ciekawe i chciałabym poznać to, co się wcześniej tam działo, przed wydarzeniami w Pustynnym. No to ja w sumie nie wiem, ale też widziałam, że to zachwalę, ale pamiętam po prostu, jak było tak nagle na tego Pustynnego Księcia, wszędzie go się widziało. Ja już miałam w pewnym momencie wrażenie, że zaraz mi będzie z lodówki wyskakiwał, bo wszędzie o nim było. I tak, potem Karolina. Ale to była naprawdę bardzo dobra książka. To zdecydowanie jest jedna z lepszych książek tego roku. I to był taki moment, gdzie ja chciałam bardzo przeczytać taką książkę. Mhm. Taką fantastykę. Bo mi tego brakowało i tak, to zdecydowanie jest jedna z lepszych książek, nawet może w top 3 by się znalazło. Dawaj kolejne, dawaj kolejne. Dobra, dwie kolejne książki, czyli Ostatnia z krwi. Możecie o niej posłuchać we vlogu, który już jest na kanale. Jest to nie debiut, ostatnio się pomyliłam, to nie jest debiut autorki, ale... Nie? Nie wiedziałam, nie wiem co chcę powiedzieć. Jest to urban fantasy, jest to porównywalne do lore, które Maja czytała. Ej, tak, to ja będę chciała po to sięgnąć. Podejrzewam, że będzie chciała po to sięgnąć. Zaczyna się to bardzo fajnie i klimatem, nie wiem czemu, ale klimatem mi przypomina trochę Dary Anioła. Nie mam pojęcia czemu, ale tak trochę jest. I myślę, że to będzie fajna książka. Kolejna pozycja to jest Krew i Popiół, jedna z najbardziej wyczekiwanych książek w Polsce. Fantastyka, tak jak mówiłam we vlogu, nic o niej nie wiem, poza tym, że jest fajna i ludzie to chwalą. To teraz ja o tym się powiem. Ja mam tego mało, ale to będziemy przeplatać właśnie. Też na święta dostałam Osobliwy dom pani Peregrine i nie wiem jak to się czyta, bo niektórzy czytają Peregrine, niektórzy Peregrine. Nie wiem jak to czytać. Ja będę mówiła Peregrine, bo mi się to bardziej podoba. W sumie nic o tym nie wiem, a słuchałam dużo pozytywnych opinii, ale nigdy jakoś nie słyszałam, żeby ludzie jakoś bardzo opisywali to. Więc ja nie wiem w sumie o fabule, ale jestem bardzo tego ciekawa. Chciałabym też sięgnąć ogólnie po osobliwą fantastykę, bo Hazelwood jest takie, a no ja nie wiem w sensie czego się spodziewać po osobliwej, więc to mówię, że jest taki klasyk też trochę, więc no jestem... Nie w ogóle jakoś tą książkę nie działa mnie. W sensie ja jestem ciekawa, bo to jest takie zdjęcia tu są w ogóle różne o... Bo jest bardzo ładne to wydanie, bo ja widziałam jeszcze... Na przykład zagraniczne niektóre nie są tworzone. O, takie różne zdjęcia są. W ogóle okładka jest taka. Na początku miałam takie. Ale ładna jest. No fajnie jest to generalnie wydane. Z tyłu też są zdjęcia takie. O. Bardzo ładne. Kolejną książką u mnie jest Pani Siedmiu Bram od Marii Zdybskiej. Ja uwielbiam cykl Krucze Serce. A ja bym chciała po niego od tej samej autorki. Dlatego tą książkę kupuję w ciemno. Wiem o niej tyle. Urban fantasy, różne wierzenia i mitologie poprzeplatane. Chyba ciekawe. Bogini, która żyje wśród ludzi. O, no to tyk lore praktycznie. I mogę wam polecić w ciemno, bo to jest Maria Zdybska. A Maria Zdybska tworzy super fabuły, super klimat, także nie wiem kiedy to przeczytam, bo mam teraz trochę zaległości się mi narobiło, ale na pewno. No bardzo dużo. I książka w sumie... Czy to nie ma pięknej okładki? Nie, mi się ona nie podoba.
każdym razie to było tak, że była przedsprzedaż tego i jeżeli się kupiło, to się dostawało jakąś książkę, niespodziankę gratis, nie? O, i ciekawe. To było to. I ja nic nie wiem o tej książce, nawet nie wiem jak to przeczytać. Magia serbitów? Można tak, ale mi się okładka podoba. Karolinie się nie podoba, ale mi się bardzo podoba. A mi nie. Jest taka Wattpadowa trochę. No, jest, ale... Jakby robiona w tym. Robiona przez 12-latkę, no bez obrazy, ale... Ja już mam 13, ha. Jakby ja takie okładki robiłam, gdy pisałam na Wattpadzie, nie? A to jest książka wydana, także... Chyba trochę się mi się podoba, nie wiem. Ja takie lubię. Dobra, i kolejne cztery książki to jest cykl Ksant. I w ogóle historia, dlaczego ja się zainteresowałam tą serią, skąd to nie wiem. Wypożyczyłam sobie kiedyś książkę z biblioteki i tam z tyłu są czasami różne polecajki. To było właśnie o tym, o tej serii. Czytałam opis, stwierdziłam, to jest coś dla mnie. Teraz nie powiem wam, o czym to jest, ale mam cztery pierwsze tomy. W ogóle to jest tak ciężko dostępne. Nie dostaniecie tego nigdzie. Można to znaleźć na Vinted, OLX. Ja to kupiłam na Skupshopie dosłownie za grosze i się trochę bałam, w jakim stanie będą te książki, a one wyglądają praktycznie jak nowe. Świetnie. A ja za te cztery tomy zapłaciłam łącznie z przesyłką 40 zł. No jak za jedną książkę. Także ja się mega cieszę i będę na pewno kompletować kolejne tomy. I też nie wiem za takie. Ja też bym kiedyś chciała to przeczytać, bo... Nie, ja czasami mam tak, że patrzę na okładkę, jeśli okładka wygląda ładnie, to tak stwierdzam, a, tak, może tak. Być taka okej, ta książka. Tak, nie to, wiem, to jestem ja. To jest może chore i taki, to jest już dosłownie... uzależnienie. Tak, uzależnienie. Lecisz z kolejną książką. Też na święta dostałam Bandę Szalonych Obozowiczów od Marii Krasowskiej. Ja czytałam tego pierwszy tom, bo to jest drugi i pierwszy to jest Banda Niematerialnych Szaleńców. Był świetny. Po prostu... Rumacie Lindoblo. Tak. Ścinam, tylko wspominałam mniej więcej o tym. Ale opowiadałaś o swoim wrażeniu. Ale no tamten tom był świetny. Może i były trochę takie czasami już naciągane, ale było świetne. Po prostu... to, no, nie wiem, o czym będzie ten drugi, ale pierwszy był świetny. Nie będę już o fabule opowiadała, bo możecie tam właśnie gdzieś... No, ale bardzo fajny styl ma ta autorka. I ona ma też kanał na YouTubie, nie związany co prawda z książkami, ale no polecam, Zwariowani. U mnie kolejną książką są Urwane Choinki, czyli pierwsza w ogóle książka wydana w wydawnictwie osobliwym. Jest to grupa autorek z Wattpada, która założyła własne wydawnictwo. Ja dziewczyny kojarzę, bo kiedy jeszcze działałam na Wattpadzie, to miałam z nimi dobry kontakt. I jest to po prostu zbiór opowiadań świątecznych. Teraz w ogóle też, jak widziałam, to jest bardzo popularne na Instagramie, Bookstagramie. Tak. I jestem teraz zdziwiona, jak mi powiedziałaś, bo nie sądziłam, że to jest z Wattpada. Tak, w ogóle. I niedługo przyjdzie do mnie też jedna książka z tego wydawnictwa, z historyczny. Także napisany w ogóle przez Anię Dziedzic, której książki czytałam na Wattpadzie i je bardzo lubiłam. Także no, ja się cieszę, że mogę to przeczytać. Ej, ale ona jest świetnie wydana. No, ona jest fajnie wydana i się na pewno będzie ją wygodnie czytało, bo no. Się fajnie otwiera. I też ma duże litery. No. I nie ma tak naciupanego tego tekstu na stronie. Myślę, że to jest książka na jeden wieczór, patrząc na jej objętość. I litery. Dawaj. Kolejna książka, którą kupiłam za, nie wiem, 6 zł w Carrefourze, to jest Serce w chmurach i nie mam pojęcia, o czym to jest. Też na święta dostałam Enolę Holmes i bardzo się cieszę, bo bardzo mnie kusi film, czy tam to serial? Film na Netflixie. Henry Cavill. Tak? Sherlocka on gra. A no właśnie, bo przecież zapomniałam, że tam też jest Sherlock i w ogóle. Ale jestem bardzo ciekawa, bo chciałabym obejrzeć serial, nie, film. Nie wiem, czemu mi się ubzdurało, że to jest serial. Nie patrzy tak na mnie. No ale najpierw książka. Potem dopiero. Tak, dlatego ja nadal nie obejrzałam tego filmu, mimo że gra tam Henry. Ale... Ty... Nie, ja też mam w planach tę książkę. No, ale duże litery są bardzo. No to też jest dla dzieci chyba bardziej. No tak. Pierwszy raz widzę w jakiejś książce
żeby ta książka była polecana. Odkrywca, polecam wam książkę, świetna jest. O, czytałam pierwszy raz, nigdy nie widziałam, ale to chyba właśnie jest to wydawnictwo. Ale nigdy nie widziałam, żeby to gdzieś było, naprawdę. Polecam wam odkrywcę. Polecam wam odkrywcę, to jest... Ja to czytałam lat temu? Nie. Nie wiem. Nie wiem. Chyba 2020. Maja, ja dzisiaj przeglądałam, wybierając książki do podsumowania 2021. Ja byłam zdziwiona, że w tym roku czytałam serię Kwiat paproci. Ja myślałam, że to było w zeszłym roku. No, a mi się to wydaje, jakby to było nie wiadomo kiedy. Ej, ale serio, ja też mam takie. Dobra. Bo znowu się rozgadałyśmy nie na temat. Kolejne cztery książki są to książki z kalendarza adwentowego w świecie książki, gdzie codziennie były promocje na różne pozycje i wszystkie te książki dorwałam za 15 zł. Ja jestem na nią wkurzona, bo ja dopiero po tygodniu lub dwóch się dowiedziałam, że ona to ma. Tak. Pierwsza książka to jest Niszczyciel Królestw autorki tej Czerwonej Królowej. Ja czytałam dwa pierwsze tomy. To na jakiejś prawie że setniej stronie. Ja czytałam dwa pierwsze tomy Czerwonej Królowej i bardzo mi się podobała, dlatego... Chcę to przeczytać i tak, nie wiem o czym to jest, ale to jest autorki Czerwonej Królowej. W ogóle muszę kiedyś dokończyć tę serię. A ja muszę ją dokończyć pierwszy tom i też serię bym chciała. Kolejne trzy książki są od Bardugo, jest to... Za nie najbardziej jestem zła, że mi nie powiedziała. Dziewiąty dom oraz Król z bliznami i Rządy wilków. One są piękne. Przepiękne. Ta ładniejsza, ale... Czekaj, tak się mi się ta bardziej podoba. O. Mi się ta dużo bardziej podoba, jakoś tak... Ej, ale jestem ciekawa, czy ja bym mogła w ogóle to przeczytać. Mogłabyś, tylko najpierw może przeczytać trylogię... I potem Szóstkę Wron i to. Wiem. Ale mamy całą trylogię Griszu, ale to tak. Zobaczycie. Kolejne dwie książki to są ze współpracy z grupą Helion, czyli Bad Boy i Chłopczyca oraz Loveless. Ale to jest piękne. Tak, to jest śliczne. Mega wdowa ta okładka. Taka minimalistyczna, ale jest śliczna. Z tego co wiem, to będzie fajne, zabawne, a to już niekoniecznie. Pokazuj, bo ja muszę tu swoje poprzesuwać. No to ja teraz powiem o dwóch książkach. I dwa lata temu, albo w sumie nie wiem ile temu, dwa albo rok temu, ale chyba bardziej rok temu. Dobra, nie wiem, nie będę strzelać. Karolina mi podsunęła. Nie podsunęłam. Historia wygląda inaczej. Ja powiedziałam, że jest to książka, której ja chcę się pozbyć, bo była nudna i niefajna, a ta stwierdziła, a ja chcę to przeczytać, bo opisie brzmiało fajnie. No i to zabrała i mi się spodobało. To jest Elementals i serii. Ja teraz na święta chciałam dostać kolejne tomy, bo chciałabym to kontynuować. Co prawda nie pamiętam za bardzo, co się działo w pierwszym tomie. Wystarczy, że przeczytam opis i będę pamiętała, ale... To jest takie trochę w sensie, że Percy Jackson dla dziewczyn? No, w sensie mamy tu bogów greckich i dzieci tych bogów i... No. I tu jest drugi tom Krew Hydry. Ja szczerze mówiąc niewiele pamiętam z tej serii. A tu jest Elementarz czegoś... Głowa Meduzy. Bo średnio mi się podobało. W sensie ja też nie pamiętam za wiele z pierwszego, to musiałabym sobie przypomnieć, chociaż opis przeczytać, żeby sobie przypomnieć mniej więcej... Pamiętam, że tam się okazało, że ona jest... Córką jakiegoś boga. Tak, pamiętam, że ona miała siostrę. Tak, miała siostrę. Została chyba porwana. Tak, ale uwolnili ją, jakąś tam jej przygodę. Ona I jej się podobał jakiś chłopak, który był z kimś. On jej się podobał, który był z nią. No właśnie, no. No dla mnie to było takie... W sensie, mi się to podobało i cieszę się, że po to sięgnęłam, bo ona inaczej by się tylko pozbyła i nie przeczytałabym tej serii. A ona, ten ton też mi się jakoś tak... Tak spodobało, że potem zaczęłam więcej czytać. Tak wiem, macham łapami. Dobra, dawaj kolejne. Kolejna książka, dostałam ją na Mikołajki i ona jest przepięknie wydana. Ma czerwone brzegi. Też nie wiem, o czym to jest. Niby noc to jest. Tak, niby noc to jest. Jakbyście, nie zdążyli zauważyć, to jest niby noc. Nie mam pojęcia, o czym to jest. Ale jest pięknie wydane. Ale ja dosłownie nie mam pojęcia, o czym to też jest. Nie wiem. I opisu nie mam zamiaru czytać. Kolejna książka to jest... Który jaśnie chyba najbardziej jadam. Skakając świt. Ja to chcę przeczytać. No to, przeczytać. Proszę, ja na to powiem o niej. To jest o dziewczynie. I to jest takie jakby Mulan, ale nie Mulan, bo to jest projekt Runway w połączeniu z Mulan. No dobra, ja opowiadam. No, ja wiem tyle, że to jest tak jak Mulan, że... Jest jakiś konkurs na nadwornego krawca i ma być
najstarszy chyba mężczyzna, albo jeden mężczyzna z rodziny, coś takiego. I chciał jej, tej dziewczyny, tata iść, ale ona powiedziała, że nie, jesteś chory i w ogóle, no ale on jej nie pozwalał. No wiecie, jak to w Mulan było, ona się za chłopaka przebrała, pojechała tam sobie. Okay. Tam był konkurs i w sumie nie wiem, co dalej. Ale ponoć taki w ogóle wątek drogi. Nie jest to wątek, jak ona z tego domu na ten dwór jedzie, tylko jakiś inny ponoć. No. Ale ponoć jest ciekawe. Ja na to miałam ostatnio taką ochotę. Nie wiem czemu. Ja miałam na to taką ochotę. Ja stawiam na to, że ta książka wyląduje wśród 11, które wybierze mi Julka, bym je przeczytała w 2022. Aha. No to... Nie, bo powiedziałam, że podejrzewam, że znajdzie się tam gołąb i wąż i tkając świty. No jasne, że jedno znalazłam, że jedno zgadłam. Gołąb i wąż tam się znajdzie, nawet ja ci bym to kazała. No dobra, ale ona wybiera mi 11 książek i ja 11. A ty 11? A ja 22 sobie. Nie. Tak, ja ci 11 wybieram. A, ty mi 11, ja sobie 11. Tak. No dobra, spoko. Dobra, kolejna książka jest z polskiej autorki Katarzyny Puzyńskiej. Jest to Haźba. Jest to pierwsza książka fantasy od tej autorki. Moja mama lubi jej kryminały i ja to dostałam na święta. To jest kryminał połączony z fantasy. Tak, i w ogóle ponoć jest tu mitologia słowiańska. Znaczy, ja nie czytałam opisu, ale wyłapałam tutaj imiona takie jak Marzanna czy Leszy, także no, to już mówi samo za siebie. Maja, proszę, twoja kolej. No ale już mało. No, to... Kto oglądał Link Vloga, gdzie czytałam kolejny tom Wojowników, Las Tajemnic, tak, Las Tajemnic, to teraz dostałam dwa kolejne tomy, z czego najbardziej się cieszę chyba. I to jest Cisza przed burzą i Niebezpieczna ścieżka. To jest czwarty, to jest piąty. Jak ja się z tego cieszę. Ale ja się boję to czytać, bo zaraz będzie tak, że będę musiała kolejne tomy kupować i to trochę potrwa. Pewnie zanim przyjdą czy coś, a ja mam ochotę na tą serię. Mi się ona podoba i ja wszystkim ją polecam. W ogóle nasza ciocia się pyta, czy mam jakąś książkę, żeby polecić jej synowi, który nie przypada za książkami, ale lubi koty, więc ja tak powiedziałam. U mnie kolejną książką jest Dzikie dziecko miłości. Jest to książka Anety Jadowskiej. Ja w zeszłym roku przeczytałam większość książek od tej autorki i bardzo podoba mi się jej styl, podoba mi się świat wykreowany przez tę autorkę. A ja czytałam Cud Mit Malina i bardzo mi się podobało. O czym możecie wiedzieć? Nie wiem, o czym to za bardzo jest, ale to jest Aneta Jadowska, więc tyle mi do szczęścia wystarczy. Jest Dzikie dziecko miłości. Tak. Kolejną książką jest Dziedzictwo krwi. Nic o tym nie wiem. Ja też. Więc ta ma ładną okładkę. Po prostu wam pokazuję. Podoba mi się ta okładka. Kolejne trzy książki to jest jakaś świąteczna trylogia, którą dostałam na współkę z mamą. Jest to Anioł na śniegu, Cztery płatki śniegu i Choinka cała w śniegu. Joanny Szarański. Tak, dokładnie. Kolejna książka to Akysz Klasztornice i jest to w ogóle szczecińskiej autorki. Tak? Tak. I też nie wiem, o czym jest. Tak, też nie wiem, o czym jest, bo dostałam to w ogóle na święta i w życiu nie słyszałam o tej książce. Kolejna książka to są Dziwki z Dziry Szmaty, czyli opowieść o slut shamingu. Czyli temat, który mnie interesuje i jest to książka, którą bardzo chciałabym przeczytać, bo jestem jej ciekawa. Kolejna książka to uwaga, 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 Giuna. Ale mi się to wydanie nie podoba, a mi się bardzo twardy. Mi się to podoba. Jakby, czy o tej książce trzeba komukolwiek mówić? Ja nie wiem, o czym to jest. O tym jest teraz tak głośno, że ja mam wrażenie, że niedługo ta książka zacznie mi z lodówki wyskakiwać. Nie mam pojęcia, kiedy się za to zabiorę, bo jest to seria, której trochę się obawiam, ale na pewno to przeczytam, bo jestem tego ciekawa. A ja nie wiem, naprawdę, ja nie wiem, o czym to jest. Dobra, teraz ja. Mi już mało książek zostało. Mi zostały trzy z tą, zaraz, łącznie z tą, co teraz. Mi pięć. Kolejną książką jest Akademia Penny Royal. Mi już od 2 lat o tym mówiła kuzynka. A na obozie jak byłyśmy, to jedna z dziewczyn, która tak. I kuzynka moja to bardzo zachwalała, że w ogóle ta trylogia jest świetna i w ogóle... To jest trylogia? Tak, to jest trylogia. Myślałam, że to jest
Jedna tomówka. Nie, to jest trylogia. Nie, nie ma tu żadnych zdjęć, ale nie wiem w sumie, nie pamiętam to, co ona odpowiadała, bo to bardziej tobie odpowiadała ona na obozie. Kuzynka mi też nie opowiadała zbytnio o tym, ale ponoć jest świetne, więc mam nadzieję, że takie będzie, jak będę czytała. Kolejna książka u mnie to jest 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. Jest to reportaż o temacie, który ostatnio zaczął mnie interesować przez książkę Kłamstwa od serca, którą czytałam w wakacje, dlatego gdy dowiedziałam się, że ta książka w ogóle istnieje, to stwierdziłam, że chciałabym ją przeczytać i więcej dowiedzieć się o tym temacie. To jest o tym, co się stało, ataku terrorystycznego. Kolejna książka to książka, która jest mega głośna na TikToku. Pięknie. Jest to Opowiem o Tobie gwiazdą i ja nie wiem za bardzo, o czym to jest, ale wiele osób to zachwala. Ja do niej trochę podchodzę na zasadzie takiej okej, sprawdzę, co to jest, ale nie mam zbyt wielkich oczekiwań, jeśli mam być szczera. Dobra, to ja teraz mu powiem. I tak jak mówiłam, że dostałam jedną już książkę Kierkas i mam prawie, że jej wszystkie książki, to potem, chwilę później, otwieram kolejny prezent i co mam? Syrenę Kierkas. Karolina kiedyś wypożyczała, bo chciała to przeczytać, jeszcze zanim ja w ogóle wiedziałam, że istnieją takie krywalki. I mi nie wyszło, chyba przeczytałam dwie strony, więc... Ale ja się teraz tak cieszę, bo mam wszystkie książki tej autorki. Tak mi się przynajmniej wydaje, no chyba, że coś ona ma. Nie wiem. Poza tymi dodatkami do rywalek chyba tak masz. Podoba. Wszystko. No, tylko nie mam tych dodatków. Ale mi się tak ta okładka podoba, jest śliczna. Kolejne dwie książki u mnie to jest Oblężenie i Nawałnica i Zniszczenie i Odnowa z trylogii Gliszu. No, ja czytałam pierwszy tom ostatnio. Generalnie mi się spodobał, ja ale miałam duże oczekiwania wobec tej serii, po tym jak wszyscy ją wychwalają. Było to przeciętne, trochę mam wrażenie, że jestem za stara na takie książki. I pewne sceny były takie, aha, okej. Okay. Ale nie, ja też tak... Alina, tak miałam. Trzymaj tak dalej. Dobra, ty opowiadaj teraz. To ja mam ostatnią książkę, jest to Maresi i... Nie wiesz nic o niej. Wiem o niej trochę, ale... Ja wiem, że jest jakaś wyspa z jakimś klasztorem. Są tam same kobiety i faceci są... Tak, są tam niepuszczalni. Tak, to... Bo one są samowystarczalne i w ogóle. Tak, to tyle też ja wiem o tej książce. I ostatnią książką, o której dzisiaj powiem, tak ostatnia. Dobra, tak, nic więcej nie stoi. No to dostałam od Julii, którą pozdrawiamy już po raz setny na tym kanale. Akademia Mrocznych Zaklęć. Dostałam od niej to w ramach za to, że ona przegrała pewien zakład. No. O tym w sumie też nic nie wiem. Ale jest to cienkie, mega. Ja myślałam w ogóle, że to jest grubsze. Jak ja o tym słyszałam nie raz, to myślałam, że to jest grubsze. A to ma jakieś 200 stron. No, 240. Ale... No cóż, my uwielbiamy książki, o których nic nie wiemy. Tak. To jest najlepsze. Dobra, więc myślę, że to by było na tyle. No, jak widzicie, tych książek trochę było i ja nie mam pojęcia, kiedy ja to przeczytam. Ja też nie naprawdę nie mam pojęcia. Zapomniałam o jednym powiedzieć. A czekaj, najważniejszym. Bo ja jeszcze coś zobaczyłam, że ty jednej książki nie wzięłaś. To o dwóch zapomniałam powiedzieć. Daj mi to. Czekaj, teraz sprawdzę, czy jeszcze czegoś nie ma. Wiecie co? Zapomniałam o większej ilości książek. Poczekajcie chwilę, poczekajcie, poczekajcie. Karolina, ty, jak ty o tym zapomniałeś? Cicho. Ja nie mogę. Zapomniała ona o raz, dwa, trzy, czterech książkach. Czterech. Z czego? Ja teraz tak zobaczyłam w lustrze jedną książkę i gdyby... Dobrze, więc w spadku dostałam jeszcze jedną książkę do nabrania, na kod Leonarda da Vinci. O, też to oglądaliśmy z rodzicami i też jest bardzo fajne. Ja tego nie oglądałam, ale ja nie lubię oglądać. I dwie książki to są z serii Angielskiego Ogrodu, bo ja kolekcjonuję z tych wydań klasyki. Więc jest Północ i Południe i Panie z Carnforth. I ja mam Rozważną i Romantyczną i Wichrowe Wzgórze. Ale wszystkie piękne te pytania. I to jest książka, za którą ogólnie jedna osoba ją zabije. Że o niej zapomniałam. No. Portret Doriana Graya. Ogólnie mogliście o tej książce słyszeć na Reading Blogu. Tak.
fajna jest. Jeszcze mam tu taką fajną zakładkę, którą ta pewna osoba, która mnie zabije, robiła. Jakby no, ktoś nie także, widział, to jest autor tego. Także teraz to już chyba na serio jest tak wszystko. Żegnamy się z wami, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Hej.